Cześć, witajcie. Kolejny film z serii Łowcy Skarbów, tym razem mały niepozorny czołg o nazwie T-44. To takie ósmy tier rosyjski, radziecki, jakby to zwał, light. Mam nadzieję, że coś więcej na temat tego czołgu powie nam nasz nowy, no nie nowy, tylko współ... Gościu, kolega, który zrobił ten mecz. O, może w ten sposób wybrnijmy. Mamy tutaj na kanale kolegę Max 1300. Witam. No, powiem tak. Dopiero co kupiłem ten czołg, jest stokowy. Free expem kupiłem gąski. Założyłem jedynie, jak się dało, dosyłacz, wentylację i stabilizator, żeby się przyjemniej grało. No i co? Na razie jeszcze go testuję, bo jeszcze nie jest wymaksowany. Bitwa też akurat jest na stokowym. Także myślę, że się spodoba to. Bo akurat na stokowym czołgu ciężko jest taki wynik ukręcić, moim zdaniem. No dobrze, zobaczymy, jak ci pójdzie. Bitwa jest o tyle nietypowa, że kolega nie miał włączonego trybu nagrywania, więc skorzystaliśmy z powtórki drugiego kolegi, który w tym momencie pokazuje, czyli Jimmy Dream. Tak, właśnie, bardzo dziękujemy mu za to. Właśnie widać obok, że jeden jedzie. Kolega Jimmy Dream już ma najlepszą lufę, to jest LB1 na tym czołgu. Taka już całkiem przyzwoita, fajna lufa. Natomiast no ty taką masz taką no, cieniutką lufeczkę. Tak, powiem ci, penetracja no 144 mm tam jest. Ale szybkoszczelność bardzo fajna, bo 4 sekundy. Także robi swoje także. Aha. No tutaj później już masz dużo dłuższy reload, no ale tam już jest 175 penetracji, więc no już lepiej. No ale no, widać, że kolega już on mocno obrywa. Niestety ten czołg charakteryzuje się dosyć słabym pancerzem. Ogólnie na medach nie można się stosować tym, że masz pancerz. Tam trzeba raczej bardzo tak na wychyłki grać. Tak, zgadza się, to masz rację. Nie mamy czegoś takiego jak pancerz, bo to nie są heavyki, ale no 90 pancerza z przodu mamy. Ale też można powiedzieć, że bardzo duży kąt nachylenia jest w tym czołgu. No, jak się popatrzy z przodu, no potrafi czasami coś odbić. Czasami naprawdę zaskakuje. Według Serba jest to jeden z najładniejszych czołgów. On bardzo lubi ten czołg, więc prawdopodobnie dlatego tylko takie ma stwierdzenie. Natomiast, no niestety, tak mówię, rzeczywiście, nie wiem, czy masz takie wrażenie, zresztą to dopiero idziesz w kierunku kolejnego czołgu, tak. Czyli T-54, ale zobaczysz, że różnica jest dosyć znaczna, jeśli chodzi o pancerz, jeśli chodzi o mobilność. Ten T-44 jest niby szybki, ale ja jak nim grałem, miałem takie wrażenie, że on niby jedzie, niby się rozpędza, ale nie skręca akurat tak jakoś dobrze, także to jest takie dziwne trochę, jeśli chodzi o dziwny met, o, moim zdaniem. No na razie jeszcze nie mogę stwierdzić, wiesz, bo na razie mam stokowy silnik, gąski jedynie, także no dopiero opinię pełną będę mógł powiedzieć, a będzie wymaksowany. Dokładnie. No wiadomo, że wtedy zaczyna się zupełnie inna gra, także czołg stokowy, a czołg wymaksowany to już zupełnie inne są dwie rzeczy. Teraz tak. Jesteś członkiem bardzo ciekawego klanu, klanu o bardzo ciekawej nazwie, czyli Jabol. Powiedz nam coś więcej, skąd się wzięła taka dosyć ciekawa nazwa? Ta nazwa się wzięła po prostu za spontana. Współzałożyciel klanu lubi czasami trochę poimprezować, no i wyszło takie, że będzie Jabol. Pewnie może akurat miał przy sobie taki trunek, no to wyszła taka nazwa. Aha. No, powiem, myślę, że jest ciekawa, taka niespotykana. Nie jest taka, no jak wszyscy, na przykład jakieś dywizjony pancerne, czy jakieś inne takie bardziej poważne nazwy. Jest tak na żartem, ale robimy no, swoje czasami. Tak najłatwiej właśnie nazwać sobie tam trzecia brygada imienia bohaterów Westerplatte. Nie wiem, czy jaki taki klan jest albo coś, ale na przykład możemy w ten sposób nazwać, prawda? Dobrze, twój kolega już zginął, także mam nadzieję, że za chwileczkę po ciebie przełączy. Wy jesteście jeszcze w ogóle z jednym kolegą, jak panterą dwójką na w bitwie. Tutaj w tej bitwie akurat kolega też bardzo ważną rolę odegrał przy dekapie, to zaraz zobaczymy. Aha. O jest, jesteśmy wreszcie na tobie. Tak. Widzimy, że no, lufeczkę masz taką lichutką. No ten czołg
No niby jedzie, no wiadomo, że jak już założysz lepszy silnik, założysz gąski masz, więc Tak, prędkość. tak. Co dają gąski, jeżeli zmieniacie, zakładacie gąski? Troszkę powiem ci skrętu i trochę tak mobilności jednak jest. Wiesz dlaczego? Bo to jest tak, to jest śmiesznie w tej grze zrobione. Ze względu na to, że tak faktycznie ważniejszą rzeczą jest silnik, prawda? Tak. Czyli który daje ci więcej mocy. Natomiast w tej grze zrobione jest coś takiego, że gąski dają ci Prędkość. prędkość i przyspieszenie, natomiast silnik daje ci prędkość obrotu. No i znaczy w sumie, silnik daje ci przyspieszenie oraz prędkość obrotu. Natomiast najważniejsze są tak naprawdę gąski. Widać, Tak, że. ja jednak zawsze gąski. I można też dać te dosyłacze, wentylacje, stabilizatory. Tak, dokładnie. No widać, że tutaj sobie jakoś ładnie radzicie. Gold? Nie, to były zwykłe akurat. No tutaj, no, jak widzicie, nawet potrafi rykoszetować, ale to jest cheato, więc i to w dodatku stokowe, więc no nie ma co Tak. się jakoś tak bardzo nastawiać na to, na to, że cię nie będzie przebijać. Ale jak widać, celność jest całkiem przyzwoita, nawet Tak, nie tak. skupiasz za bardzo. Używasz w ogóle Golda, czy już, czy nie? Golda powiem ci pod koniec rundy, bo mi brakło zwykłych pocisków, bo po prostu tyle wyszalałem. Ostatni pocisk, jakim strzeliłem, zostały mi dwa pociski ogólnie w magazynku i to były obuchy już tylko. Aha, no tutaj niestety nie widzimy tego, bo Tak, tak. pokazuje nam cały czas 1048 damage'u, że zrobiłeś. Powiem szczerze, gdybym ja jechał tym czołgiem, to ja już bym dostał 3 razy od artylerii, także miałeś dużo szczęścia, że one Tak, strzelały szczęście gdzieś tam. tutaj akurat było. Widzimy, że baza jest okupowana. Powtórnie, bo już raz żeście zdekapowali. Tak, Zobacz, tak. kolejny strzał, to już chyba trzeci czy czwarty strzał, który wylądował około ciebie, Tak. nie zadał ci nic kompletnie. Tutaj akurat kolega w Jak Panterce bardzo dobrą robotę zrobił przy dekapie. Wcześniej się wrócił. Jak Pantera dwójka jest bardzo fajnym tedekiem, bo ona jest szybka, jest bardzo mobilna i rzeczywiście można nią fajnie pograć. Na chwilę obecną, jakby kolega jechał Ferdynandem, no to by się już nie zdążył wrócić, nie? Tak. No bo to, można powiedzieć, że to taki medowaty Tedek, no. Tak, zrobiłem kilkaset bitew, z 800 bitew Ferdynandem, więc na jego temat mogę coś powiedzieć. Wow, kolejny strzał od Kiernewona. 230 coś penetracji i cię nie przebił, także no powiedzmy tak, że całkiem nieźle. Powiem ci tak, no ta wieża potrafi zaskoczyć, choć to jeszcze nie jest topowa. Ale czasami takie strzały dinguje, że... Pytanie, do czego idziesz? T62 czy obiekt Tak, tak. 140? T62A. To jest mój cel. Aha. Nie Ogólnie rozumiem. tam już jest wieża też twarda, jest niski. Można coś wieżą pograć, na przykład w takich zagłębieniach. Powiedzmy tak, że na T62A wieża jest, no, praktycznie nieprzebijalna. Owszem, Tak. jeżeli wejdzie ci z jakiegoś obiekta 268 albo coś, no to wtedy przebijesz. Natomiast, no, inaczej ona jest nieprzebijalna. No ładnie, powiem szczerze, masz 6 fragów, a ty zostałeś już sam Tak, tak. na 5. No to już zobaczymy, co będzie się dalej dziać. Tu będzie akurat moje szczęście wielkie w tej sytuacji. To ja ci powiem tak, że szczęście miałeś dużo ze względu Teraz. na to, że to już jest chyba piąty czy szósty strzał normalnie, Tak, artylerii nie gdzie trafia. artyleria w ogóle nie trafia. Nawet ci nie zebrała jednego HP nawet. Powiem tak, ja grałem z tym LB1 i I no, LB1 jest fajny, bo jeżeli się wyrzuci na wyższe tiery, no to rzeczywiście jesteś w stanie je przebijać, no i celność jest dobra. Natomiast nie grałem chyba z tą lufką i powiem szczerze, że no, zaskoczony jestem, że tak sobie daje radę nawet. No, tylko tyle, że ten damage jest marny, nie? Tak, 180 damage'u, tam ale powiem ci, średnio bardzo chyba. robi super robotę przy objeżdżaniu kogoś, wiesz? Bo szybko szczelność jest. O, tutaj dostałem porządny strzał już od artylerii. I tutaj same pechowe strzały nietrafione, nie? Porządny strzał za 300 coś dostałeś strzał od to Giewu praktycznie Pantery. od Giewy Pantery, to ona powinna cię ściągnąć 2 razy na normalnie, wiesz, z pełnego Splaszyć musiał HP. być chyba. No nie, naprawdę powiem szczerze, że to, co artyleria wyczyniała w tej grze, no to miałeś strasznie dużo szczęścia. Tak. To
Naprawdę coś niesamowitego. Tutaj już tylko wtedy z goldów musiałem jechać, bo mi się zwykłe skończyły. I same nietrafione były, i to mnie przerażało. Grasz na premium czy bez premium? Akurat ta bitwa była pół godziny wcześniej, mi się premium skończyło. Aha, no to już w myślach liczyłeś, ile stracisz. Tak. Akurat wyszedłem jeszcze z gold pociskami, wyszedłem jeszcze 25 tysięcy do przodu, także A, no, naprawdę. no to naprawdę nieźle. Powiedz mi tak, co robili twoi koledzy w tym momencie, jak grałeś? Siedzieli, komentowali, mówili Komentowali, rozwalny? dogadywali, co źle, co dobrze, co by Aha. zrobić. Znaczy, powiedzmy tak, od kolegów jesteś lepszy cyferkowo i to znacznie. Także, ale słuchasz się mimo wszystko ich rad, czy nie wiem, co oni teraz mówili? Jedź, rozwal tą artę, czy Tutaj powiedzieli, akurat poczekaj. kolega właśnie Jimmy Dream dawał mi ciekawą propozycję i ją słuchałem. Wtedy było, żeby właśnie jechać przez kapa. Bo chciałem od razu środkiem pojechać właśnie w stronę ich kapa, tutaj żeby naszym. I tak zrobiłem. I moim zdaniem to się opłaciło, bo mogłem wtedy paść, gdybym pojechał prosto. Bo jak się okaże, artyleria wyjedzie tą linią F. Su-8, no to samym splashem Su-8 cię powinno zniszczyć tak samo, Tak. ale no zobaczymy zresztą, co będziemy jakoś uprzedzać. W każdym razie na razie jest nieźle. 9 fragów, 14 do 14 i zostałeś sam na artylerię, ale ty jesteś na taki no dmuchnięcie, że tak powiem. Nawet 23. starana bym mógł wziąć. A, dokładnie. Nie, widzisz, cały czas lepiej się posłuchać, bo w kupie siła i jak razem coś wymyśliliście coś dobrego, nie? Że Tak, nie tak. pojechałeś na wprost, tylko raczej tak okrążyłeś, pojechałeś drogą, gdzie raczej się artyleria chyba bardziej nie spodziewała, że tamtędy pojedziesz, nie? Oni No pewnie tak. była wycelowana gdzieś tam na środek, gdzieś tam bardziej kombinacyjnie. Natomiast no zobaczymy, jak to pójdzie. I tu widzimy teraz, że artyleria zaczęła kapować na naszym kapie. To jest trochę niebezpieczne, bo owszem, jeżeli to byłby heavy, jeżeli to byłby jakiś inny med, takie kapowanie jak najbardziej się sprawdza. Natomiast jeżeli to jest med kontra artyleria, no to jest problem, bo ty masz w miarę dobry camo, nawet w ruchu. Oczywiście nie masz jego jak light, ale to camo jednak istnieje. No a ta artyleria, zanim ona się odwróci, no to chyba, że będzie na twoją stronę wycelowana, No więc. właśnie, już tutaj była. I tutaj było takie właśnie chwila wahania i propozycje kolegów. Co zrobić? Tak. Czy wyjechać po prostu z rozpędu, czy lepiej tak, wiesz, na kukułeczkę. No, zobaczymy co. Głosowanie robiliście, czy tak sam stwierdziłeś, że zrobisz to, co najlepiej? Padła propozycja od właśnie kolegi, żeby zrobić rozpęd. Tutaj właśnie się zacząłem cofać, żeby rozpęd wziąć. Ale wyhamowałem w ostatniej chwili i chyba dobrze zrobiłem, bo bym chyba wtedy już skończył żywot. Aha. Widzimy rozpęd i zahamowanie w ostatniej chwili. I przeleciał pocisk. Ła, pięknie. I wtedy jeszcze strzał z obucha, bo już tylko miałem obuchy. No Już nie ale miałem żadnych jak innych. widać opłacało się, bo na 270 HP od razu na hita ściągnąłeś Tak, ją. tak. No to naprawdę powiem szczerze, rzeczywiście ładnie. Słuchajcie, nie mamy powtórki jako takiej, bo kolega, jakby tak powiedziane było, nie zapisał sobie tej powtórki. Niestety, ale mamy screen, na szczęście mamy screena. I tutaj można rzeczywiście zobaczyć, co zrobiłeś. Zniszczyłeś 10 czołgów. Tak. Naprawdę piękna sprawa, tym bardziej, że czołg jest rzeczywiście totalnie stokowy. Nie jest to żaden tam jakiś wymaksowany z nie wiadomo czym, tylko masz zupełnie stokowa lufa, która no, jest takim bardziej paziuje niż ten. To jest taka sama lufa jak na T3485, nie? I później Tak, 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 no. tak, na rudym. No to sami wiecie zresztą, jaka ta lufa jest. To raczej nic specjalnego. Ale co te dwa pierwsze medale, oczywiście, ten pierwszy medal odpuszczamy sobie. Tu masz chyba rozpruwacza, znakę Tak. mistrzowską, czyli rozpruwacza, całkiem ładny medal. Na pewno masz kołobanowa, na pewno masz paskuciego, medal pula, stalową ścianę na takim bardzo miękkim Tam. czołgu.
Naprawdę super. Do tego masz Top Gunna, czyli specjalistę, do tego masz obrońcę i to jest ostateczne poświęcenie, tak? Tak. Tak, bo z razem zrobili się 12 fragów co Tak. najmniej, więc dostałeś ostateczne poświęcenie. Naprawdę zacna bitwa, naprawdę powiem szczerze, jestem pod wrażeniem, jak można na stykowym czołgu tak ładnie ugrać. Na szczęście rzuciło was nisko, czyli na Tak, ósemki. tylko ósemki były. No, jego część, wiadomo, jest to med, wiadomo, jest to ósmy tier, więc często jest też na dziesiątkach, to wtedy to już jest problem, nie? Tak. Ale to było aż taka naprawdę szczęście w tej bitwie, no bo te arty strzelały cały czas i nie mogły trafić, no. Jak widać, bez premium 54,799. Niestety nie wiemy dokładnie, ale powinieneś jeszcze rzeczywiście, jak mówisz, że zarobiłeś 20 parę tysięcy, więc Tak, nie jest tak. źle. A nic więcej nam tutaj nie pokaże, bo to niestety jest tylko taki jeden screen. Fajnie, naprawdę bardzo mi się podobała bitwa. Rzeczywiście razem, jako bitwa drużynowa, czyli łącznie z podpowiedziami kolegów, Tak. wykręciliście ładną bitwę. Jak powiedziałeś mi, że jest to na chwilę obecną twoja najlepsza bitwa, no to mam nadzieję, że późniejsze, jak już zrobisz tego T54, jak już, jak widać, ogarniasz już grę medami, więc na T54 będzie ci się grało jeszcze lepiej. Może Mam taką nadzieję. T54 jest dosyć drogim medem w eksploatacji. W zależności od tego, którą lufę wybierzesz, ta lufa z lepszą celnością niestety jest, trzeba nawet sporo na nie używać golda. Znaczy trzeba, nie trzeba, wiadomo, można, ale 201 penetracji to jest Trochę trochę mało. mało. Także zobaczymy. Wybierzesz, jak ci się będzie pasowało. Zresztą do T62A prowadzi pierwsza lufa z większą penetracją, więc możesz spróbować na niej. Dużo osób z nią też zaczyna grać, bo no, wiadomo, że 17 penetracji więcej zawsze jest to wskazane. Tak. Dzięki wielkie. Pozdrawiasz? Tak, pozdrawiam właśnie cały mój klan Jabol. I zwłaszcza kolegów z Plutonu, czyli Jimmy'ego i Biga. Nie Tyle z mojej strony i dziękuję bardzo nie za to. zapytałem się, skąd masz takiego nika? Max to od mojego imienia, a 1300 to akurat jest liczba taka, jaka była dostępna. Aha, Także. myślałem, że jakieś pojemność silnika w jakimś samochodzie, w twoim pierwszym ulubionym, ukochanym. No ale Znaczy, cóż. można powiedzieć, że trochę też z silnika motocykla Hayabuzy, ale ogólnie to wtedy było tak ze spontana. Później dopiero tak zobaczyłem, że akurat też ta sama pojemność. Rozumiem. Dobrze. Dziękuję ci w takim razie za bitwę. Mam nadzieję, że wam widzom się też podobała, bo mi się podobała i to bardzo. Ja uwielbiam medy. To jest naprawdę kwintesencja tej gry, jazda medami. Nie jakieś tam chwiki, jakieś wolne, tak, tylko prawdziwy med. To jest naprawdę najbardziej fajnego w tej grze. Dzięki w takim razie i do Dzięki usłyszenia. również. Do usłyszenia.